Trzeci Festiwal Zabytków Techniki dobiega końca. Co znalazło się w programie tegorocznego wydarzenia? No, w programie mieliśmy naprawdę dużo, dużo różnych niezwykłości, bo zaczęliśmy trochę wcześniej, w piątek. W piątek rano było wejście do hydroelektrowni w Lubachowie, też niedostępnej na co dzień. Ten piątek w ogóle był taki przemysłowo zamknięty, w sensie, że te miejsca, do których na co dzień nie wchodzimy, tam po prostu można było wejść. Czyli hydroelektrownia, potem mieliśmy wejście do fabryki porcelany w Jaworzynie Śląskiej, wieczorem młyn w Dzierżoniowie, też czynny, olbrzymi obiekt po prostu, także też tam nas szef tego młyna oprowadził, także wspaniałe rzeczy. No a potem już sobota, niedziela, dzisiaj poniedziałek, normalne wejścia do muzeum, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Muzeum Porcelany po raz pierwszy, także i tam warsztaty na przykład ceramiczne, wytwarzania tej porcelany, także naprawdę, naprawdę fajnie. No i dzisiaj taka wisienka na torcie, niestety niedostępna dla wszystkich, bo z okazji 130-lecia koksowni Wiktoria udało nam się zorganizować przejazd pociągu specjalnego, no w sam raz wynajętego dla pracowników koksowni, ale pierwszy raz przynajmniej od 30 lat parowóz na teren koksowni, jedynej czynnej w tej chwili w Wałbrzychu, wjechał, a o 10.30 weszła mała 20-osobowa grupa na zwiedzanie właśnie retronautów, którzy się zapisali na listę i mogli zobaczyć, jak te kęsy powstają. Do tych obiektów dojeżdżaliście z kulbasem. School Bus jeździł do gazowni w Sobótce, też pierwszy raz w festiwalu, tam teraz jest winiarnia, ale zachowana jest ta zabytkowa substancja, także jeździł tam. Dzisiaj wyprawiamy się dwa razy do Siedlimowic, do młyna, które od samego początku z nami płyną, także też będzie można pojechać i zobaczyć, jak tam młynarze Markiewiczowie sobie po prostu z mąką radzą. Wydarzenie stanowi żywą lekcję historii przemysłu i postępu technologicznego. To jest jakby super wydarzenie, dlatego że jakby my się nie koncentrujemy na jednej rzeczy, znaczy my się staramy pokazać całe to nieprawdopodobne bogactwo tych zabytków, które tutaj są i chcemy trochę pokazać tak na przekór, że Dolny Śląsk to nie tylko pałace, zamki, ogrody, bo one oczywiście też są piękne, tylko one skądś się wzięły i ktoś na te pałace i ogrody musiał pracować, a najczęściej pracowali ludzie w fabryce porcelany, w koksowni, w kopalni, na kolei, po prostu skądś to bogactwo się brało i te rzeczy po prostu często są dużo ważniejsze niż to, co po prostu jakby zazwyczaj cieszy oko, bo po prostu tworzy ten fundament, a ta reszta to jest tylko wisienka na torcie. Dolny Śląsk jest jednym z największych uprzemysłowionych regionów w Polsce. Niebagatelną rolę odgrywała zawsze kolej. My mówimy, że ta kolej to był taki nerw po prostu, tak? Znaczy to wszystko by się nie rozwinęło, gdyby nie kolej i oczywiście kolej by się nie mogła rozwijać, gdyby po prostu nie przemysł, tak? To tutaj te linie kolejowe, Jaworzyna, na przykład ta otwarta linia w 1943 roku, ona powstała tak naprawdę z uwagi na włókiennictwo na Przedgórzu Sudeckim. No, produkowano maszyny parowe, już tam stały, produkowano te płótna, len i tak dalej, trzeba było to wysyłać w świat, no kolej była po prostu fantastycznym wynalazkiem, żeby to na te wagony załadować, po prostu wysłać do Wrocławia, na barki i dalej w świat, a z drugiej strony po prostu, gdyby nie kolej, no najlepszym przykładem tutaj niedaleko po mojej prawej stronie fabryka porcelany. Zilber jak budował fabrykę, chciał ją postawić w Starym Zdroju w Wałbrzychu, ale to już był uzdrowisko, nie pozwolili mu, no to zaczął się rozglądać i były trzy powody, dla których zbudował ją w Jaworzynie. Bliskość złóż kaolinu, z których tą porcelanę robił, blisko było do wałbrzyskich kopalń, które mu zasilały piece w koks, węgiel, ale najważniejsza była kolej, bo dzięki temu przy samych torach postawił tą fabrykę, mógł to wszystko, te skorupy zapakować i wysyłać w świat, na przykład do, nie wiem, Ameryki, bo tam był największy odbiór jaworzyńskiej porcelany przed wojną, no to była Ameryka Północna i Południowa, także po prostu ten przemysł i kolej, jak ktoś mówi o kolei, a nie mówi o przemyśle albo na odwrót, to po prostu nie mówi prawdy. Nie wolno tego rozdzielać. Jak wielkie było zainteresowanie tegorocznym wydarzeniem? To się dopiero okaże, ale myślę, że ogromne. A teraz musimy kończyć, bo muszę lecieć na parowóz. Także widzimy się za rok.